これ何も今日生きとるよまだ。まだ生きてるんだよ。生きてる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 。Cześć Tolszki, tu Aiko. I Emil, witajcie w wiosce Idzika w prefekturze Mie. Tak. Moja babcia tutaj się urodziła. Sugoku sashiburi ni koko ni kimashita. Mou 10 nien buri gurai ni kita kana. Koko nakanaka tokute, Tokyo kara mo, Shizuoka kara mo kuru no ga taihen na node, nakanaka kore nai desu kedo. Otousan no itoko ga mada koko ni sunderu node, やっぱり親戚とかね、ちょっと今日遊びに来ました。大野村大橋の前の、フラフのな、友達が取りに行ってくれたんさ、この間遊びに行った。美味しそう、これ本当しっかりしてて。これ乾かしたやつ。乾かしたやつ。これ乾かしたの。これで一つ試合は。で、これやな、アラメ。アラメやけど、食べたことあるか。マトウダイってね。タイこれが超うまい。油乗ってな。タイ。これはカワハギ。ああ。これはこれかなぐらいで。Jesteśmy tutaj z teściami, dlatego że wczoraj był ślub brata Aiko Junpei. Kiedyś go widzieliście we vlogu, pokazywał jak gra na instrumencie sho. On jest muzykiem. Zbyliśmy na ślubie w Mie, w Ise. おばあちゃんはここで生まれました。そう、ここでおばあちゃんの実家が旅館をやってたそうなんですね。で、まあだんだんもう継ぐ人がいなくなって、もう家は潰しちゃって、今こうやって駐車場になって使ってるんですけど、まだその家の人が、まあここでおばあちゃんが生まれたという場所ですね。Już jest połowa listopada, trochę mało odcinków ostatnio było na kanale, bardzo przepraszam po powrocie z Polski, miałem masę pracy, w końcu skończyłem wycieczki, będzie trochę czasu, żeby nadrobić vlogi, więc już wkrótce się pojawią na kanale. Widziałem, że Wam się bardzo podobał odcinek z Janowa, tak? Super miejsce, polecam, jeśli nie oglądaliście tego odcinka o tkaczkach i tkaniach z Janowa, polecam. Bardzo wąskie te uliczki tutaj w wiosce. Teść robi zdjęcia. Tutaj też często przyjeżdża jakby mały. Przed chwilą jak byliśmy w domu u rodziny Aiko, to pokazali nam film dokumentalny nagrany właśnie o pani Masako, która jest puławiaczką Ama. Czyli chodzi o to, że ona zajmuje się wyławianiem różnych smacznych rzeczy właśnie z morza. Jest to kilkusetletnia tradycja w tym miejscu i z tego jest właśnie znane między innymi to miejsce. そのお父さんのいとこの吉松さんの奥さんの雅子さんは81歳になるんですけど、まだ海に潜って海女さんとしてのサザエを取ったり海藻を取ったりね、仕事してます。すごい元気、全然81歳に見えない。海女っていうのはこういう漢字を書くんですけど、上の漢字は海という意味。
で下は女。だから海の女ってことですね。Jak pewnie domyślacie się, ta wioska także oczywiście się starzeje. Chodzi oczywiście o mieszkańców. Te panie, które nurkują w morzu tutaj, także mają po 70-80 lat. Już nie ma młodych poławiaczek tutaj. Jest jedna pani, która przyjeżdża w ogóle gdzieś z daleka i próbuje tą tradycję podtrzymać przy życiu właśnie. No bo mało tutaj jest już młodych ludzi. Wszyscy wyjechali, szkoły podstawowe zamknięte. Dzieci muszą, jeśli w ogóle jakieś są, to muszą dojeżdżać do szkoły w innym miasteczku w ogóle. Więc takimi problemami teraz boryka się Japonia na prowincji. I takich miejsc jest bardzo dużo teraz w Japonii, które po prostu no, znikają z mapy, dlatego że no, mieszkańcy się starzeją. Właśnie tutaj jest ryokan, czyli japoński hotel, ale no nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje. Nie wygląda, jakby funkcjonowała, prawdę mówiąc. Idziemy do świątyni. Większość mieszkańców tej wioski to oczywiście rybacy. W porcie dużo jeszcze jest łajb rybackich, ale już niektórzy rybacy, którzy są starsi, no nie mają siły, nie mają możliwości już samemu łowić ryb na takich łajbach. W pojedynkę jest to trudne, więc przekształcają swoje statki w łódki dla wędkarzy. I przyjeżdżają wędkarze, turyści, wynajmują taką łódkę i płyną sobie połowić rybki. Jesteśmy przy świątyni Idzika, Idzika Jinja. Teraz będziemy się wspinać. Też mnie chyba vloguje z tyłu. W każdym razie zapomniałem dodać, że ta wioska jest bardzo ciekawie położona. Jest tuż nad morzem i większość budynków jest na wzgórzu, więc żeby wejść gdziekolwiek, to trzeba się wspinać po schodach bardzo, bardzo wysoko, na duże wysokości. Dla tych starszych osób jest to trochę męczące, ale może dzięki temu mają tyle energii właśnie jeszcze, bo no, już są wyćwiczeni w wspinaniu się, wchodzeniu w wysokie miejsca. O 12 muzyczkę puszczają na całą wioskę. Jezu, klimat. Nanka kore tabun Tobachiro no enka no kyoku da tomon desu kedo, kono mura shushin no sugoi yumei na enka kashu ga ite, sono hito no uta da tomoimasu. YouTube, proszę nie demonetyzować tego odcinka od razu. なんかこの鳥羽一郎は実は親戚なんですよ、あのうちの、まあ、そこまで近くもないけど、そこまで遠くもない親戚で、村の人はこの鳥羽一郎のことをすごい誇りに思ってるので、12時になると彼の音楽が村中に流れる。まだ生きてる？生きてるよ。おお、パズドラビアメパナ、ファイナペセンカ。この村から出るのが結構大変なので、その年取った人はね、車をなかなか運転できない人もいるから、こういう風に移動販売所っていうのが来て、あのスーパーで売ってるようなものとか、ここで売るみたいです。średняя век у этой вёски даже 80 лет。Pani mówi, że jest zmęczona, jak napracowała. Wspólnie wam mówiłem, że przez tą izolację tego miasteczka jest tutaj specyficzny dialekt i ja go zupełnie nie rozumiem. Aiko, mi jego wakary. Wakanna. No właśnie, nawet Japonka nie rozumie, co oni tutaj mówią lokalnie. Co oni tutaj mówią? Dyskusja? Wakaru takie mamy, kiedy chobo wakanna. Wakanna, nie? Nie rozumiem Miego. Nie rozumiem. Bardzo mnie zainteresowało to miejsce, muszę powiedzieć. Jak słyszałem, że pani Masako, która ma 80 lat ponad, jeszcze nurkuje i wyciąga z wody te wspaniałe małże i różne inne przepyszne rzeczy, to no, naprawdę chciałbym tutaj przyjechać i to nagrać. Nagrać właśnie taki mini dokument na ten temat. Staram się tworzyć także właśnie trochę bardziej, powiedzmy, ambitne projekty wideo, nie tylko właśnie vlogi. No ostatnio było kaligrafii film, kiedyś od żywotniku nagrałem. No i chciałbym od czasu do czasu, jak będzie okazja właśnie, możliwość, to chciałbym coś takiego nagrać. Dajcie mi znać w komentarzach, czy myślicie, że to jest dobry pomysł, czy wam się podobają takie przyrodnicze filmy także od czasu do czasu.
od czasu do czasu, nowe słowo wymyśliłem, czy może po prostu byście chcieli normalne vlogi na kanale, dajcie mi znać w komentarzach. A teraz wbijamy na lunch, tutaj mamy lokalną restauracyjkę. Ja liczę na sashimi jakieś dobre. No nie, to ma takie sashimi. Nie ma sensu, słynne kurde. Wow. Mo co to saki? Sashimi oishi? Sashimi oishi? Jaka ozdoba. Co tu się dzieje? Cenowo jest trochę drogo, widzicie. Ale są tutaj zestawy nawet takie, że 6-10 tysięcy jenów. Myślę, że tam panie właśnie wszystko coś takiego jadły i ja bym też chciał coś dobrego spróbować, więc weźmiemy duży zestaw. Tempura i główne danie. Zestaw ogromny. Trzeba zrobić miejsce. No, to się najemy tym chyba. Właśnie do takich przysmaków warto przyjechać na wieś do Japonii. Gdzieś daleko, daleko nad morzem. Jeszcze dobre rzeczy idą. Jeszcze dobre rzeczy idą. Ryba, ryba jest. Akurat taka już tam. Widzicie? To jest za 6000 jenów taki zestaw. 6000 jenów, około 200 zł. Za taką rybę świeżą. 4 osoby. Patrzcie na te kawałki ryby. Ogromne ścieżki. I do sosu sojowego. Trochę wasabi i do paszczy. Perfekcja. Tłuściutki, przepyszny. Konieńca, bo to nie jest tuńczyk. Spróbujmy tego. Zobaczcie kawałki. Pięknie. Tak, jak to potwierdzę, że to nie jest ryba katsuo, więc dalej nie wiem, co to jest. Buri to jest. Może ryba buri, tak? Co to pojada? Ja w takim miejscu, to jak nie jesteście lokalsem, to nie rozpoznacie wszystkich tych ryb. Nawet Aiko sobie nie radzi. Co ja dopiero mam powiedzieć? A jestem fanem japońskiej kuchni. Lordy, to jest dobre. Patrzcie na to. To jest sadzae, małża, bardzo popularny. To właśnie te poławiaczki, panie Ama, zbierają coś takiego także z dna morza. To jest na surowo, więc tutaj mamy tą małżę. To białe to oczywiście jest rzodkiew, to jest dodane dla ozdoby. Sadzae ma trochę dziwną taką konsystencję, bo to chrupie jak się je, nie? Nie każdemu to może pasować, widzicie? この店はあの見かけがすごい静かで本当に今日営業してるのかなと思ってそーっと開けて入ってみたら中にすんごい人がいて大盛況でびっくりしましたそのギャップがすごいねえ美味しかったしさ、ねね、最高バーベルスマッシング、ね、I can't see my shit don't drop out.Nie wpadnie jajko do wody, tylko dobra, to musimy się jakoś ustawić inaczej do tego endingu. Może te, o, będę cię trzymał. Więc tak, to my już kończymy naszą wycieczkę do Ijikamp w prefekturze Mie. Troszeczkę wam pokazaliśmy, nie jest to duża wioska. Ty mam steki dane, Koko. Sugo ja też no kono mura suki desu nie, shizuka de, ano, umi go kirei de, hito mo yasashiku de, oishii sakana de. Tak, zdecydowanie tutaj sashimi rewelacyjne, jak widzicie, udeczki są wszystko świeże, prosto z morza. Lubię takie miejsca, jeśli chcecie, żebyśmy przedstawiali częściej właśnie taką prowincję w Japonii, takie miejsca, to dajcie mi znać w komentarzach. No i zobaczymy, może mi się uda tutaj wrócić kiedyś, nagrać jakiś mini dokument na temat poławiaczek Ama, bo to jest naprawdę niezwykle ciekawy temat. Jak zwykle dziękuję wszystkim widzom, patronom za wspieranie kanału i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. Dziękujemy, na razie.